Bibliotekę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie warto odwiedzić także przez najbliższe dni, by z takich specjalnych konstrukcji stworzyć własne dzieła. Pierwsza grupa dzieciaków właśnie pojawiła się tutaj w budynku, ale ta interaktywna część programu Dni Nauki i Sztuki czekać będzie na wszystkich chętnych, pewnie przede wszystkim młodszych miłośników nauki przez najbliższe dni aż do piątku.